kobietę. Dlaczegożby nie miały to być historie o mężczyznach i kobietach? Dlaczegożby nie? Mężczyzna stoi w kuchni. Pali papierosy. Odciski robią mu się na usta od tych papierosów. Dlaczegożby nie miały się robić odciski? Dlaczego już to nie? Mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosa. Kobieta jest na schodach. Idzie poprzez ciemność. Ktoś znowu wykręcił żarówkę. W latach 80. były problemy z żarówkami. Sunie poprzez ciemność. Zbliża się do drzwi. Mężczyzna stoi w kuchni. Pali papierosa. Kobieta jest przed drzwiami. Stoi przed drzwiami. W ciemnościach przeczesuje się. Przeczeszemy się i jedziemy, myśli kobieta. Dzwoni! Dzwonek dzwoni, mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosa. Słyszy dzwonek, zbliża się do drzwi. Otwiera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Napijesz się czegoś? Pyta mężczyzna. Wyszłeś dobrze wychowany. Dlaczegoż by nie miał być dobrze wychowany? Dlaczegoż by nie? Tak, odpowiada ona. Napijesz się. Mężczyzna idzie do kuchni. Tu, kuchnia, tu. Ona jest w pokoju. Krąży po pokoju. Nie zdjąwszy płaszczyka. Dlaczegoż by miała od razu zdejmować płaszcz? Mężczyzna stoi w swojej nienagannej marynarce w kuchni. Nalewa wody do czajnika. Ja będę grał czajnik, przepraszam. Nalewa jak najmniej. Tu jest dziubek czajnik. Nalewa jak najmniej, szybciej. Zagotuje się. Zapala zapałkę. Dotykam palnika z gazem. Zapałka. Płomień, płonie! Płomień, płonie! Kobieta jest w pokoju. Jest kobieta. Jest pokoju. Krąży po pokoju. Nie zdjęła płaszczyka. Mężczyzna jest w kuchni. Dotyka czajnika. Czajnik jest zimny. Czajnik jest zimny. Płomień, płonie! Czajnik jest zimny. Mężczyzna mówi do wody w czajniku. Mówi tak. Mówi tak. Mówi tak. Zadłuż się, kurwa, zadłuż. Zadłuż się, kurwa, zadłuż. Zadłuż się, kurwa, zadłuż. Zadłuż się, kurwa, zadłuż.
Bogiem broń. Ja nie mam telefonu, ona nie ma telefonu. Muszę tak wróć, wyjadę, wyłączę domofon. Nie spotkam się, więc patrzę się kurwa babu. Patrzę się kurwa babu. Zabiję i pójdzie w broń. No, proszę sobie wyobrazić, że będzie druga dużo. Sytuacja jest taka, mężczyzna jest w kuchni. Dotyka czajnika. Czajnik jest zimny. Płomień płonie. Kobieta krąży. Kobieta jest. Krąży po pokoju, dotyka rzeczy, które już nigdy nie będą jej. Czajnik jest zimny, płomień płonie. Czajnik jest zimny, ona jest w pokoju. Mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosa. Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów. Dlaczego by nie miały się robić odciski? Dlaczego by nie? Mężczyzna stoi w kuchni. Dotyka czajnika. Czajnik jest zimny. Płomień, płomień, ona jest w pokoju. I mówi mężczyzna do wody w czajniku. Mówi tak. No, proszę sobie wyobrazić, minęło wiele godzin. Gdzie jest kobieta? Jest. Teraz będziesz pokazywała rzeczy dramatyczne. Kobieta zasnęła w fotelu. Nie zdjąwszy płaszczyka. Oddycha cichutko przez sen. Oddycha cichutko przez sen. Jest śliczna. Ona zawsze są śliczne jak zasnął. Mężczyzna stoi w kuchni, pali papierosy, odciski robią mu się na ustach, od tych papierosów, odciski robią mu się na sercu, od takich historii. Minęło kilka godzin, płomień płonie, kto zagra płomień? Wreszcie, płomień, pokaż płomień! Płomień, płonie! Płomień, płonie! Czajnik jest zimny! Minęło kilka godzin, płomień, płonie! Ona zasnęła w fotelu, nie zdjąwszy płaszczyka! On stoi, dotyka czajnika! Płomień, płonie! Czajnik jest zimny! Więc mówi, do wody w czajniku mówi tak. Państwo sobie zaśpiewają, rozgląd do mnie.
się plotka po mieście, to Chopin to Żyd. Słyszałem to plotkę od Marcina Cieplińskiego. Byłem umówiony na jeden numer, miałem zapłacone za jeden, ale... To gratis! Piosenka Chopin to Żyd może być... Wino zamiast. Przed zaśnięciem, kiedy robi się ciemno, patrzę w tę ciemność i dopiero teraz widzę jasno. Patrzę w ciemność i dopiero teraz będzie jasno. Chopin to Żyd. Mieszko pierwszy to Żyd. Pani w kiosku to Żyd. Całe miasto to Żyd. I trolejbus to Żyd. Pani w kiosku to Żyd. Mieszka pierwszy to Żyd. Księżyc to Żyd. Tato duszka to Żyd. Kołdra to Żyd. Prześcieradło to Żyd. Moja ukochana drużyna to Żyd. Księżyc to Żyd. Całe miasto to Żyd. Chopin to Żyd. Tuż przed zaśnięciem, kiedy robi się ciemno, patrzę w ścianę, to nie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, przeszłość to Żyd, teraźniejszość to Żyd. Przyszłość.